po lewej stronie most kolejowo-drogowy 8-kilometrowy i tamta część, jak potrzeba, to się jest zwodzona, podnosi się, Mierzeja Wyspy Fare, a więc zjeżdża się z mostu, Mierzeją na Wyspę Fare, a później dalej na tam, gdzie właśnie są te klify. Ten, którym już przejechaliśmy, a wjedziemy za chwileczkę na Wyspę Zelandię, na największą wyspę Danii. A przed nami niemalże 17 km. Przeprawa między Danią i Szwecją była oddana do użytku, do funkcjonowania. Więc troszeczkę młodsi, to tak już po powiedzmy 5 latach, jak ruszyła ta dwójka, to Studio 2. No poza tym, proszę Państwa, większość z nas, i tych młodszych, i tych starszych, wychowywała się na powieściach pani Astrid Lindgren, dokładnie, Astrid Lindgren, a więc dzieci z Bullerbun, Pippi Langstrumpf, Pippi Pończoszanka, a tą Pippi to dzisiaj zobaczymy nawet, jak będziemy w rynku, jak najbardziej. Proszę Państwa, poza tym, ci, którzy interesują się kinem, to Ingmar Bergman, a więc pani aktorka i reżyser, przecież kiedyś był kraj katolicki i 80% społeczeństwa uczęszczało do kościołów, tak teraz Irlandia całkowicie się odsunęła od kościoła, kościół ma poważny tam problem i tutaj również, ale tutaj kwestia podatkowa utrzymania kościołów, tak jak w Danii, od podatków jest, tam się odpowiednie 1,8% idzie na te kościoły, jakoś nie funkcjonują, bo są nabożeństwa, głównie kościoły protestanckie, a więc luterańskie i ewangelickie.